Przewidując potencjalny atak Niemców ze strony Prus, w 1938 roku podjęto decyzję o budowie odcinka obrony Wizna. Miał on strzec jedynej drogi łączącej Łomżę z Białymstokiem wśród bagnistych dorzeczy Narwi i Bugu. Jednak z powodu ograniczonego czasu i braku środków finansowych nie udało się ukończyć wszystkich niezbędnych elementów. W momencie wybuchu wojny nie wszystkie schrony miały wentylację, działającą łączność radiową, a niektóre nie były odpowiednio zamaskowane lub wyposażone w kopuły pancerne. Mimo to w sierpniu obsadziła je trzecia kompania ciężkich karabinów maszynowych z Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzona przez kapitana Władysława Raginisa. Niestety zaledwie 700 żołnierzy nie było w stanie przeciwstawić się liczącej 42 tysiące ludzi dywizji pancernej Hańca Guderiana. Po trzech dniach zaciekłych walk żołnierze opuścili bunkry, a kapitan Raginis rozerwał się granatem. Bohaterstwo Polaków doceniła szwedzka grupa metalowa Sabaton, nagrywając utwór 40 do 1. Po więcej ciekawostek zapraszamy na kanał Razem w Polskę.